Siemka, Tomka, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Dungeons i tym razem chciałbym wam pokazać, jak bardzo szybko zrobić progres, naprawdę bardzo, bardzo szybko, od momentu, kiedy przechodzimy sobie, wcześniej też można, ale tutaj jest taki moment, kiedy przechodzimy tego drugiego bossa, czyli mam na myśli na drugim poziomie trudności bossa końcowego, prawda, czyli tego, który znajduje się tutaj na obsidianowym szczycie, ostatniego bossa z fabuły. Przechodzimy go właśnie na trybie przygodowym i wskakujemy w apokalipsę. I teraz, co w tej apokalipsie już jest naszym celem? No teraz już nie jest celem tak naprawdę pokonać tego ostatniego bossa, bo już przecież wyższego poziomu trudności nie ma, tylko zdobyć ultra dobre EQ. I kończymy to mniej więcej z poziomem 60. Mniej więcej tak skończyłem, czy nawet mniejszym, czy z 50. No i teraz, co ze sobą zrobić? No i z pomocą przychodzi tutaj nam ten level, który odblokowaliśmy, pamiętacie, poprzez te przyciski, prawda, na różnych poziomach, Super Secret Level, na którym, no myślę, że to jest chyba najłatwiejszy poziom, jeśli chodzi o zdobywanie itemów. Dlaczego? Dlatego, że cały czas macie krowy. Krowy, 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 krowy. Wszędzie krowy i one są, wszystkie są powolne, wszystkie się zbierają do kupy, bardzo szybko można je czyścić. I dzięki temu można bardzo szybko zdobywać level. To jedna rzecz, bo strasznie dużo ich killujecie i strasznie dużo tutaj expa wam wpada. A druga rzecz, można w prosty sposób zdobywać coraz lepsze wyposażenie. I jak to działa? Zakładamy najwyższe tiery, jakie możemy, wyposażenia. Tak naprawdę czasami nie pasujące totalnie. Na przykład zbrojka, która w ogóle nie ma żadnych odporności. Mikstury leczą sojuszników, nieważne. Miałem najwyższy poziom, po prostu wypadła mi przed chwilą. Najwyższy poziom, jaki miała, trudno. Zakładam ją i wkładam jakieś tutaj przydatne rzeczy, prawda, na pasywkach i podbijam sobie tym poziom. Tutaj jakiś pałasz wypadł, porzuciłem poprzednią broń, chociaż była fajna. I cyk, na maksa, prawda, bo 95. Łuk też wszystkie tam już sprzedałem, tylko żeby jak najwyżej. Artefakty przypadkowe wkładałem. Tylko żeby jak najwyżej. Oczywiście, jeśli macie ten artefakt, medalion miłości, on jest bardzo, bardzo przydatny, bo wtedy on tak naprawdę wystarcza, żeby po prostu takie minimum tam robić, prawda? Bo przejmujecie te krowy i one walczą dla was. I w tym czasie możecie troszkę porobić. Możecie sobie na zbrojce też ustawić taką pasywkę, że w czasie agonii, znaczy kiedy macie 25% zdrowia albo mniej, jeśli coś was hitnie, to uruchamiacie wszystkie artefakty. I jeśli macie ten medalion, no to on też się uruchomi, prawda? Także kolejny raz przejmujecie, pijecie potę i w ten sposób też możecie to robić. No, ale ważną pasywką na broni, no, w tym momencie już jej nie mam, ale jeśli właśnie jesteście podczas tego mocnego progresu, o, to jest ten skill. Eksplozja. I maksujecie sobie go i zadawane obrażenia w wysokości 60% punktów zdrowia przeciwnika. Czyli jak rozwalacie jedną krowę z autoataku na właśnie broni, to ona się przewraca, wpada w inne krowy i zadaje im 60% swojego maksymalnego zdrowia, czyli tamtym zostaje tylko 40% zdrowia. Zabijacie kolejną i znowu wysadzacie i znowu wysadzacie. I w ten sposób to działa. Także w ten sposób też można to robić. Fajnym jest też ten łuk, który zaraz wam pokażę. Łuk w połączeniu z płomiennymi strzałami, który ma przebijające strzały i reakcję łańcuchową. Przechodzi przez wszystkie i za każdym trafieniem ma szansę na to, że rozbryźnie się na kolejne 5. Z czego każdy strzał jest podpalający, więc mega obrażenia robi. Także to by było tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe, czyli wkładamy wszystko jak najwyżej. Dlaczego? Dlaczego jak najwyżej? Bo im wyżej macie waszą moc, tym tutaj ten przedział rośnie. Nawet na tym samym poziomie, jak gracie, to przedział rośnie. Możecie coraz mocniejsze itemy zdobywać. I to jest piękne, prawda? Możecie mieć totalnie niepasujące do siebie graty, ale im wyższy poziom prezentujecie sobą jako tą moc, tym wyższe graty tutaj nam wypadają. I też u kowala, bo przecież będziemy przetwarzać dużo rzeczy, prawda? Które nam nie będą pasować, u kowala będziemy losować sobie. I kiedy mniej więcej dojdziecie do poziomu 100, to wtedy już jest stop i wtedy zaczynacie myśleć, co zakładacie. Prawda? W tym momencie się zatrzymamy i w tym momencie będziemy zakładać to, co będziemy potrzebowali faktycznie, co będzie jakoś fajnie już dawało nam
jakieś pasywki, jakieś właśnie potężne obrażenia i tak dalej, i tak dalej. Do tego momentu się tym nie przejmowałem i zrobiłem jakoś 40 punktów mocy w 4 godziny. Moja średnia podrosła. Wow, nie? Tak naprawdę wow. Tak naprawdę tutaj te wszystkie artefakty po każdym polecam mieć jedną sztukę, prawda? Jedną sztukę z każdego rodzaju artefaktu, który wam wypada i dopiero go niszczyć, kiedy wam wypadnie jakiś wyższy z tego samego. Także może już pokażmy, jak to wygląda. Także na krówki lecimy. Nie musicie tutaj pokonać bossa końcowego, chociaż warto by było, bo z niego też mocne itemy wypadają. I jak już zaczynacie pokonywać tego bossa końcowego tutaj w tym krówkolandzie, to wtedy już jest w ogóle super. Ale dopóki nie, to nie ma problemu, możecie na nich farmić. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeśli macie przebijające z reakcją łańcuchową, prawda? Przechodzi przez krówki i wraca, no po prostu rozpryskuje się na wszystkie możliwe strony. Także to by było tyle, jeśli chodzi o korzystanie z tego strzelającego, znaczy no, łuku z płonącymi strzałami. W ogóle mam golema, który mi wypadł właśnie w ten sposób tutaj, po pokonaniu tego bossa końcowego. Teraz troszkę zmieniłem swój styl gry. O! Właśnie, zadziałała pasywka, prawda? Golem pękł. On jest bardzo mocny, ten golem. Ale pękł mi, niestety. No i właśnie. W tym momencie, kiedy ja już miałem te 25% HP, to dostałem ponownie golema, dlatego że właśnie dostałem hita. I ta pasywka działa co 8 sekund, prawda? I patrzcie, za każdą krowę się dość sporo leczy. Także już wypadł nam jeden item. 98. No zobaczcie, kusza, która jest o 7 punktów wyżej. Cyk i znowu nasza moc została podbita o 2 punkty. Czy ta kusza coś ma ciekawego? Ma rykoszet, dodatkowe obrażenia przychodzące. A, wybucha przy trafieniu. To w sumie możemy spróbować. Bo to jest... Oj, krowa nas bije. Możemy w sumie spróbować, czy ta kusza będzie fajna. Możemy jej zwiększyć moc, a możemy też, że 5 strzałów na raz. No dobra. Mamy tutaj punkciki i do tego dodamy jeszcze, że te strzały rykoszytują, prawda? No i znowu, patrzcie, gramy tylko chwilę. Już podbiliśmy swoje wyposażenie o 2 punkty. Lecimy dalej, nie przejmujemy się tym, co tam na wypada. Po prostu wkładamy, prawda? No w tym momencie broni mam całkiem, więc... Widzicie, i kolejny raz kusza daje radę. Te strzały będą rykoszetować jeszcze i wybuchać. Także o to chodzi. O to chodzi, żeby jak największe obrażenia obszarowe tutaj mieć i nic więcej. Nic więcej. Nie trzeba mieć jakiegoś super szybkiego attack speedu. Po prostu trzeba jak największe obrażenia obszarowe zadawać. Na samego bossa polecam gorąco, żeby zamienić te krówki, które on spawnuje, po prostu na swoje, żeby razem z nimi mu przeszkadzać. Jeśli macie problemy, to możecie sobie zeskoczyć z wysokości, prawda, do jakiejś dziury po prostu i się zrespicie na tym wejściu przed bossem i macie wtedy czas, żeby sobie odnowić potkę, wszystkie skilly i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest mieć jakieś zwierzątko, najlepiej golema, którego się dostaje w sumie za przejście tego. Bo on jest naprawdę mocny. Ten golem jest naprawdę mocny, jest w stanie strasznie dużo wytrzymać. No, teraz jesteśmy troszkę w kryzysowej sytuacji. No właśnie, dostaliśmy w czambo. Najlepiej trzymać tego bossa przy jednej z tych dwóch stron, gdzie są właśnie takie osłony, prawda? Po tej albo po przeciwnej stronie. I w ten sposób można bardzo łatwo bossa skończyć. No, warto mieć chociaż jedno zapasowe życie, bo wiadomo. O, i warto mieć tego golema, który
będzie na siebie brał ten damage. Jeszcze krówki pozamieniamy na nasze. Trzeba po prostu wtedy odskakiwać, jak on się tak zamachnie na nas. I tyle. I wracamy. I cyk. I wpadła nam kosa dusz 97. Czyli kosa dusz, która znowu ma wyższy tier, prawda? Pamiętajcie, żeby do losowania u kowala... mogłem zmienić ten artefakt, prawda? To by może nam jeszcze coś wyżej wyleciało, bo mieliśmy w tym momencie moc 91, prawda? A nasza maksymalna moc mogła być 93. Także teraz możemy mieć nawet 93 dalej. No ale teraz będzie losowanie artefaktu jeszcze na koniec, prawda? I warto, żeby znowu w tym momencie mieć jak najwięcej tych punkcików, prawda? Mocy. Tutaj wystarczy tylko dojść już i już będzie kolejne losowanie. Także tą kosę będę zakładał, ale tylko na losowanie, bo ona jest dużo słabsza niż ten pałasz, prawda? A dużo nam nie zmieni, to są tylko dwa punkty, prawda? Na jednej broni, także nawet to jeden nam nie podbija. I teraz otwieramy. Oczywiście warto skręcać, tam są też skrzynki po bokach, schowane złote skrzynki czasami, które też zawierają itemki, prawda? Więc warto czasami skręcić, nie iść prosto na bossa, ale z bossa, jak go pokonacie, jeśli jesteście pewni, że go pokonacie, to zobaczcie, wypadła nam kosa, która jest wyżej i wypada nam kołczan, który jest o 11 punktów wyżej, który nam podbija moc o 1 znowu, prawda? Jeśli chcemy mieć teraz maksymalną, to zakładamy to i mamy nawet 95, prawda? I możemy z tym 95 podejść, żeby coś zalosować, prawda? I wypadła nam kusza z 96. Nie chcemy takiej kuszy. Także możemy przerobić chociażby ten łuk, bo już nam nie będzie potrzebny. Fajny, ale nie będzie już nam potrzebny. Możemy przerobić chociażby te dwie zbrojki, bo też w sumie czekamy na dużo lepsze, a to nam na razie wystarcza. Tutaj dostaliśmy, już mamy nawet, mamy te trzy artefakty lepsze i ten się powtarza, już nawet trzy razy go mieliśmy, także możemy spokojnie go rozwalić. Z broni tutaj to możemy spokojnie to też rozwalić, mamy dużo lepsze i możemy sobie zalosować znowu kowala. Widzicie, zbrojka 95 i cyk, 96 już mamy, cyk, zbrojka 100, no to cyk, mamy już 97. I w tym momencie moglibyśmy jakąś przerobić. Ta aura zwiększa obrażenie od broni, a tutaj czegoś takiego... Nie, mamy takie coś, dobra. Ale redukcja obrażeń o 35%, no i też życia dużo więcej, a tu to już w ogóle szybkość ataku wręcz, ale ta zbrojka jest słaba. Ta zbrojka jest słaba. Co tam można nam zaoferować? Słabe w sumie. Także na razie sobie tą zachowamy, ale oczywiście tą będziemy sobie zakładać, to jest beznadziejna, także sobie ją rozbiję. Tą sobie będziemy zakładać, żeby sobie losować albo odbierać nagrody na koniec levela. O, i łuk 99. Cyk, i znowu wyższy łuk, prawda? I on ma już, patrzcie, reakcję łańcuchową i szansa na strzelnie 5 na raz. Także podmienimy sobie ten łuk. Znowu troszkę będziemy podbici. Tą kuszę sobie już rozwalimy. Ten łuk sobie damy na 95. Damy sobie reakcję łańcuchową. No i co? Szybko? Można szybko progresować? Można. To jest banalnie szybko, prawda? I teraz już zaczynamy powoli w tym momencie interesować się tym, co nam wypada. Bo już osiągamy prawie tą moc, prawie te 100 i w tym momencie będziemy potrzebowali patrzeć na to, co nam wypada, żeby w końcu skradzić sobie jakiś sensowny set, prawda? A to tylko sety przejściowe są to, co mam teraz, tylko właśnie tylko po to, tylko i wyłącznie po to, żeby dostać jak największe tierowo itemki, żeby sobie właśnie w tych itemkach już móc biegać na spokojnie, prawda? I czyścić levele, szukać tych sekretów i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku.